Dzień dobry kochani, witam was w drugim edynburskim weekly vlogu. Mamy poniedziałek i ja już wróciłam z zajęć. Mamy mroźny, styczniowy dzień. Ja jestem w bardzo dobrym humorze, ponieważ jest Dzień Babci. I dzisiaj widzę się z moją koleżanką, słuchajcie, którą poznałam w Madrycie. Jest z Portugalii i przyjechała do Edynburga w odwiedziny, a potem idę na zajęcia z Bachaty. Także teraz trochę się pouczę, zjem lunch i znowu wychodzę z domu. Ale mam futro sztuczne, więc będzie mi ciepło. Pierwszy obiad w tym tygodniu, czyli to, co ugotowałam sobie przez weekend. Zupa marokańska z brązowym ryżem i do tego pietruszka, pomidorek koktajlowy i słonecznik. Oczywiście jeszcze raz wam podlinkuję przepis w opisie, to jest jeden z moich ulubieńców. Jako vlogerka roku oczywiście byłam na spacerze na Starym Mieście z koleżankami i nic wam nie pokazałam, ale pada i też byłam zajęta rozmową, także spędziłam sobie miło czas. Teraz jak to Eskimos idę sobie na zajęcia, idę dzisiaj na zajęcia pierwsze z Bachaty i po prostu jakoś jest tragiczna, w ogóle pada, także znika! Tutaj odbywałam się zajęcia, ale wstydzę się nagrywać, pozdrawiam. Kochani, jestem przeszczęśliwa, jest 9, wróciłam do domu, byłam na pierwszych w życiu zajęciach z Bachaty sensualnej, było mega. W środę idziemy na zajęcia dla początkujących totalnie, na bachatę i na salsę. I mega się w to wkręcam i zapisuję się do stowarzyszenia salsy, żeby tańczyć te wszystkie tańce i jest to moja wersja siłowni. Także go strasznie przymarzłam, jest bardzo, bardzo zimno, aczkolwiek dzięki mojemu futerku, które widzicie tam, jest naprawdę spoko. Pokażę wam tylko moją kolację. Kiedy nie masz za bardzo opcji i nie chce ci się gotować, 3 krakersy z Avo i 2 peanut butter jelly, także jestem podekscytowana. I jeszcze wam powiem, że skończyłam powieść podręcznej, o czym chyba mówiłam w... Uwaga! O czym mówiłam w ulubieńcach stycznia, a teraz kontynuuję Westworld, także kręcam się z powrotem w ten świat. Dajcie znać, czy oglądaliście, że nie wiem, co się dzieje z moimi włosami, bo jestem żółta. Eskimos znowu się z wami wita. Słuchajcie, spędziłam wojne 4 godziny w bibliotece, pracując nad moim licencjatem. Stwierdziłam, że mam już dosyć, Boże, jak to się trzęsie, słuchajcie, nie mam statywu przy sobie teraz. Ale stwierdziłam, że nie nadaje się do pracy naukowej, nie chce mi się szukać źródeł, nie chce mi się tego cytować i strasznie się męczę, także raczej nie będzie ze mnie naukowiec. No, niemniej jednak postęp zrobiony, teraz się widzę z moim promotorem, a teraz idę do banku, mam problem z moim kontem. Nie mam po prostu pinu do karty i nie przyszedł. A potem idę na spotkanie takiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Studentów w Edynburgu, bo chcemy się wybrać na wycieczkę i chcemy się dowiedzieć na temat szczegółów. Jest piękny dzień, jak widzicie, mimo że jest masakrycznie zimno, a ja maszeruję i robię moje dziesiątki kilometrów dziennie. Czy ja się w ogóle dzisiaj do was odezwałam? Słuchajcie, leżę w łóżku, jestem ledwo żywa. Zastanawiam się, jak... Nie wiem, jak mam do was mówić, po prostu... Nie wiem, jak się nazywam. Mam tak przekrwione oczy. Dzisiaj był tak ciężki dla mnie dzień. Słuchajcie, właśnie skończyłam live'a z wami i tak właśnie się czuję. Po prostu byłam w pełni szczęścia przez pół godziny. Myślałam, że zrobię tego live'a na jakieś 20 maksymalnie minut. W pół godzinie władował mi się telefon, więc przepraszam wszystkie osoby, które czekały, aż go zapiszę. Ale nie byłam w stanie, bo po prostu mi padł telefon, nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Dlatego napiszcie mi w komentarzu, kto oglądał live'a, bo to było dla mnie niesamowite przeżycie. Stresowałam się trochę, a potem poszło takie flow. Chociaż dziwnie jest oglądać osoby, które znam, że oglądają. Natomiast w każdą sobotę postaram się o waszej 12 być dla was na live'ie. Także teraz, kiedy oglądacie ten film, to już w ogóle minęło kilka sobot z live'ami. Ale taki jest mój plan. Chociaż możliwe, że teraz, kiedy to oglądacie, to jutro będę w Polsce, czyli 9, więc nie wiem, jak to wyjdzie, ale postaram się chociaż na chwilę być na live, żebyście wiedzieli, gdzie jestem, ale myślę, że to będzie taka fajna tradycja. W każdym razie ja po prostu zaległam dzisiaj cały dzień, znaczy od 10 rano do prawie 15 siedziałam w szkole i robiłam licencjat.
opisałam go, potem poszłam do banku, bo nadal mam problem, nie dostałam PIN-u, więc poszłam wpłacić kasę. Potem poszłam na takie spotkanie ze Stowarzyszenia Międzynarodowych Studentów, bo chcemy jechać właśnie na wycieczkę z koleżanką. Natomiast potem wróciłam do domu, zjadłam i był live. I jeszcze się oczywiście uczyłam, bo jutro mam, słuchajcie, spotkanie z moim promotorem. Więc muszę się bardziej przygotować, także jutro znowu wstaję rano, jem śniadanie, muszę nagrać ten klip. I zmontować vloga starego, poszukać muzyki na niego, potem zrobić jeszcze licencjat. Znaczy muszę iść do szkoły, zrobić ten licencjat, w sensie zrobić jeden rozdział. Mam spotkanie z promotorem o 15:00, wrócić do domu, się obiad, obvio. I na 19:00 mam zajęcia z salsy, na 20:00 z bachaty, wracam do domu i padam. Tak będzie wyglądać każda moja środa. Także jestem bardzo podekscytowana, ręka mi już odpada, słuchajcie, ale nie wiem, taka byłam dzisiaj zmęczona i ten live mnie teraz jeszcze dobił po prostu, bo byłam na wysokich obrotach i teraz leżę, oglądam Westworld. Nie jestem jakąś mega fanką, tak średnio mi się podoba, ale oglądam i zaczęłam też oglądać serial Kidding z Jimem Carreyem i jest mega. I teraz dokończę to Westworld, umyję się i pójdę chyba spać, więc już nie będę się dalej dobijać, mimo że jest dopiero 9:00, ale po prostu czuję się, jakby mi coś rozjechało. Nie mogłam spać dzisiaj rano, budziłam się o 5:00, o 6:00, o 7:00 i w końcu wstałam o 8:00. A położyłam się w 12:30. Dowiedziałam się potem, że była pełnia, więc wszystko jasne. Jak ktoś mnie nie chce słuchać z tym gadaniem, to trudno. W każdym razie, kończąc ten wywód, który trwa 3 lata, mam nadzieję, że dzisiaj się po prostu wyśpię i jutro pójdzie mi wszystko dobrze i będzie to mega produktywny dzień. Także trzymajcie kciuki, moi drodzy. A ja się widzę z wami na porannej kawie. Ja powiem wam o tym, co się stało w moim życiu, jeśli chodzi o kawę. To jest przełom. Witajcie, kochani, w cudowny środowy poranek. Ja się właśnie obudziłam, jest przepięknie. Niebieskie niebo, pomarańczowy wschód słońca. I chciałam kilka słów powiedzieć na temat nowości kosmetycznych u mnie, bo obiecałam, że będę się z wami dzielić tym, co testuję, co się u mnie sprawdza, bo wiecie, że sporo tych produktów się u mnie nowych pojawia, co uwielbiam. Oczywiście są to kosmetyki najczęściej naturalne i testowane na zwierzętach zawsze. Teraz nakładam dosłownie próbkę kremu mojego ukochanego pod oczy, czyli Coffee Eyes. Jak widzicie, jestem trochę dzisiaj jakoś zapuchnięta, dosyć długo spałam, więc on po prostu robił działa jak espresso, ale już o nim mówiłam wiele razy. Natomiast teraz stosuję non-stop ten krem, to jest krem Silky Mist 1.0, lekki krem dla młodej cery. Z tego co wiem, to jest krem właśnie dla cery mieszanej i widzę dużą różnicę, jeżeli chodzi o to, o jego formułę w stosunku do tego kremu, który wcześniej polecałam, czyli Face the Cream. Ten krem jest o wiele lżejszy. Ja sobie zawsze biorę dwie pompki. Jest lżejszy, no bo tamten zakładam jest taki mocniej natłuszczający, nawilżający, a ten jest taki zdecydowanie lżejszy, bo skoro skóra mieszana, to często tłusta. Ja mam skórę różną i raczej nie powiedziałabym, że jest po prostu wrażliwa i na początku wydawało mi się, że bardziej sprawdzał mi się ten Face the Cream. Natomiast teraz powiem wam, że doszłam do wniosku, że ten krem jest po prostu ekstra. Może piękny zapach, on jest taki cytrusowo, tutaj widziałam, że jest bergamotka. Jest bardzo delikatny i dlaczego u mnie się sprawdza teraz? Dlatego, że rano po nałożeniu tego kremu nakładam jeszcze taki krem na dwór i mieszam go z moim podkładem. Więc wtedy nie czuję, że mam po prostu warstwę ciasta na twarzy. A wieczorem nakładam zawsze serum i na serum nakładam ten krem. Dlatego uważam, że to połączenie jest genialne. Także no oczywiście pięknie się wchłania, cała formuła jest niesamowita. No i to jest Fridge. Dla tych z was, którzy nie słyszeli, jak mówię o Fridge, no to jest polska marka warszawska, która produkuje kosmetyki do lodówki, jak sama nazwa wskazuje. Ma coraz szerszą gamę produktów, mnóstwo produktów wegańskich. Oczywiście wszystkie produkty są niedostępne na zwierzętach. No i większość składników jest naturalna. Oczywiście wszystko jest tutaj pięknie opisane. I każdy produkt ma datę przydatności.
i trzeba go trzymać, tak jak mówię, w lodówce, co jest jeszcze moim zdaniem fajniejsze, to jest takie chłodne, właśnie pobudza i też moim zdaniem ma taki wymiar rytuału, ale zanim pójdę, bo muszę sobie jej zrobić kawę, a o kawie miałam wam powiedzieć, to chciałam wam strasznie polecić moje po prostu odkrycie fridżowe, czyli DO1 naturalny dezodorant na bazie ekstraktu z aloesu. Słuchajcie, ja szukałam naturalnego dezodorantu przez jakieś 3 lata i nie wyszło mi to. Każdy naturalny dezodorant po prostu się mnie nie sprawdzał, mówiąc wprost, śmierdział. Ten kryształt w ogóle wrażenie, że nic nie dawał, a wszystkie takie jakieś bardziej aromatyzowane dezodoranty naturalne, no niestety, ale zapachowo nie zdało egzaminu, natomiast ten dezodorant jest genialny. Jego nie trzeba trzymać w lodówce, tak mi się przynajmniej wydaje, ale trzeba mocno wstrząsnąć przez 10 sekund, żeby się połączyły wszystkie składniki. I tak jak mówię, on jest na bazie aloesu, to jest tutaj bergamotka, jako aromaty rumianek, lawenda, melisa i cytryna. Także jeżeli szukacie dobrego, naturalnego dezodorantu na co dzień, mogę naprawdę się pod tym podpisać. A ja tym sposobem się zbieram i idę do kuchni zrobić sobie kawę i wam powiem, co się stało w moim życiu. Bo to jest szok. Potem się zbieram po śniadaniu do szkoły, dalej robić mój licencjat, bo o 15 mam spotkanie z moim promotorem, moi drodzy. Takie życie. Miałam dzisiaj robić fajne, kreatywne rzeczy, a wyszło średnio, ale wieczorem idę na salsę i na bachatę, także będzie git. Słuchajcie, zapożyczyłam sobie cudowną kawiarkę i teraz wydarzenie dnia. Uwaga, uwaga, uwaga. Piję czarną kawę. Oh. Powiem wam szczerze, że padam na twarz. Totalnie. Jest w 10:30. Wróciłam właśnie do domu. Byłam na moce, czyli na kawie z czekoladą z moją przyjaciółką Kat, bo już nie miałam siły. Cały dzień siedziałam w szkole i mózg mi odpadał, więc stwierdziłam, że muszę wyjść do ludzi. Poszłam się z nią spotkać, a potem poszłyśmy na salsę i na bachatę i zostałyśmy do 10:00. Bo zajęcia się po prostu połączyły w jedno, więc padam. Mam wrażenie, że jestem taka smętna w tym vlogu. Jutro, słuchajcie, muszę iść po zakupy. Miałam iść biegać, iść po zakupy. Czarno to widzę. Po prostu chyba będę spała do bólu. Idę na chwilę do szkoły, a potem przychodzi do mnie Łukasz. Kto pamięta Łukasza z Berlina? I będziemy trochę się uczyć, trochę sobie chillować. I nie mam planów na wieczór. Jeszcze. Chciałam powiedzieć, że stało się coś bardzo miłego, bo dzisiaj się dowiedziałam, że na konferencji Google o trendach marketingowych była mowa o podcastach i zostałam tam wymieniona w prezentacji, więc jest mi mega miło i to jest po prostu przecudowne. Bardzo, bardzo, bardzo jestem szczęśliwa i dumna z siebie tutaj. No, w każdym razie idę się myć i spać. Tak się czuję, moi drodzy. Widzicie te oczy? No, wyostrzcie się. Te oczy chcą spać. Powiem tak, całkiem piękny wschód słońca. Dzień dobry, kochani. Słucham sobie wiadomości i znowu nie spałam. Dobra, trochę spałam. Zaraz wam powiem. Słuchajcie, mam ciekawą kawową obserwację. Zrobiłam sobie tę samą kawkę, tylko z mlekiem kokosowym. I smakuje bosko, coś było nie tak z tym owsianym, także wracam do mleka. Słuchajcie, słońce jeszcze dobrze nie wstało, ale ja już jestem taka głodna, zrobiłam sobie komosę z makiem i tymi wszystkimi pięknymi dodatkami. Mamy mnóstwo owoców leśnych i trochę się już zachmurzyło. Kochani, oto mały hol zakupowy, proszę nie oceniajcie ilości plastiku, ale w Wielkiej Brytanii jest strasznie ciężko, także
To, co widzicie teraz, to są moje zakupy mniej więcej na tydzień, na różne przepisy. I zapłaciłam około 20 funtów, także myślę, że to jest całkiem niezły budżet. Słuchajcie, od rana obudziłam się o świcie, zrobiłam jogę, zrobiłam śniadanie, próbowałam zasnąć, nie udało się. Poszłam pobiegać, poszłam po zakupy, wróciłam do domu. Czuję się trochę lepiej. Zjem sobie teraz lunch o 12, pójdę do szkoły i wrócę chyba spać. Wszystkie moje plany zostaną anulowane. Jest mi strasznie głupio, ale po prostu muszę się jakoś zresetować, nie wiem co mi jest. Muszę odpocząć, tak sądzę, po prostu nie myśleć. Moja definicja comfort food, czyli makaron z soczewicy, z pesto pietruszkowym, pietruszką, pomidorkami, słonecznikiem i płatkami drożdżowymi. Raj! Słuchajcie, robimy niespodziankowy lunch, znaczy niespodziankowy dla mojej przyjaciółki. Tutaj mam ugrillowane bakłażany. Tutaj mam sos i tu będziemy piekły nasze danie. Nie chcę powiedzieć go na głos, zaraz wam powiem. To jest moja totalna improwizacja, jestem maksymalnie podekscytowana. No i pokażę wam efekt końcowy. Kochani, robimy lasagne, leci do, Boże, do piekarnika i jestem mega podekscytowana. Zobaczcie na to! Oh, fuck. That looks really good. Yeah. Well, I hope it has a flavor, but you know. Does it look perfect because I put the basil in it? It looks just good enough. A tak wygląda, moi drodzy, wersja z rozwalonej strony, czyli wersja dla pani kucharki. Słuchajcie, jestem znowu super systematyczna. W każdym razie dzisiaj mamy 9 stopni, jestem bardzo podekscytowana z tego tytułu. Byłyśmy na Moce w Chocolate Tree po raz kolejny, a teraz idziemy do kina na Vice. Generalnie wracając, to lasagne wyszła genialnie, więc wam ją podlinkuję. Dla mnie to jest mega proste, żeby zrobić film, ale dam wam znać oczywiście, jak nam się podoba. I dzisiaj jest Burns Night, czyli dosyć ważne święto w Szkocji, bo to jest rocznica urodziny znanego poety szkockiego, której my nie obchodzimy, bo idziemy do kina na Vice, więc nazwę się później. Słuchajcie, w mojej strefie czasowej dopiero teraz opublikował się filmik poprzedni z zeszłego tygodnia i wiem, że chcieliście więcej jedzenia, outfitów Edynburga, a mam wrażenie, że byłam strasznym lamusem. Aczkolwiek jeszcze nie wiem, bo nie montowałam tego. W każdym razie prosiliście mnie też o to, żebym powiedziała wam, jakie książki przeczytałam w zeszłym roku, bo zrobiłam filmik i przeczytałam w tym roku. W zeszłym roku mówiłam, jakie książki planuję przeczytać, natomiast jakie finalnie przeczytałam, to jest osobna rozmowa. Więc mam tutaj mój notes i pomyślałam, że wam o nich chwilę opowiem w ramach inspiracji, bo mam tutaj całą listę, bo jest całkiem sporo. Także zapraszam. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, trzymając aparat w ręku, ale trzymajcie kciuki. Więc tak, kurde, zgubiłam gdzieś tę listę. Na pewno pierwszą książką, którą przeczytałam, to było Człowiek, który śpi. I tak średnio mi się podobała, szczerze mówiąc, więc nie polecam jej jakoś szczególnie, ale może też bym inaczej zareagowała, gdybym przeczytała drugi raz, w sumie kto wie. Następnie, kolejna książka to był Sapiens, którą polecam całym sercem, czyli krótka historia ludzkości, książka taka antropologiczno-historyczna, najlepsza książka świata. Następnie, nie jest w kolejności, ale wam będę o tym mówić, Holistyczne ścieżki zdrowia Oriny Krajewskiej. Mówiłam o tym w Lubieńcach Roku, polecam całym sercem. Five People You Meet in Heaven, czyli 5 osób, które spotykasz w niebie. Krótka lektura, bardzo taka egzystencjalna, refleksyjna. Myślę, bardzo ważna też o przemijaniu. Także to polecam. Food Pharmacy, bardzo fajna książka, jeżeli interesuje was zdrowe odżywianie. Generalnie o tym, jak ważne są jelita i pięknie wydana. Następna książka to było The Vegetarian, to jest koreańska książka, tak naprawdę jest feministyczna książka, która teoretycznie opowiada o tym, jak pewna kobieta postanowiła przestać jeść mięso. Bardzo dziwna, mroczna lektura. Czytałam ją w Tajlandii z polecenia i uważam, że jest godne przeczytania, ale bez szału. Następna książka to Butterfly Man. Jest to książka napisana przez częściowo przez Reya, który jest właścicielem Olive Retreat, w którym byłam w Tajlandii. Jest to książka o mężczyźnie, który miał po prostu załamanie nerwowe i o tym, jak to przechodził.
dużo o patriarchacie, właśnie o systemie, o tym, że słabość nie jest męska w naszym społeczeństwie. Bardzo też ciekawa książka. Kolejna książka to jest How Not to Die, czyli Jak nie umrzeć przedwcześnie, książka, którą też polecałam wielokrotnie. Najlepsza książka o odżywianiu na ziemi, czyli Dr. Greger z nutritionfacts.org, Biblia zdrowego jedzenia. Następnie też mogę od razu powiedzieć o książce Iwony Kibil, bo jeżeli chodzi o polski rynek, to książka Wege Iwony Kibil jest tak samo genialna, też opiera się na podobnego rodzaju źródłach, także jest świetna, jeżeli interesuje Was zdrowie. Dalej mamy Young Jane Young, czyli Wzloty upadki młodej Jane Young, takie czytadło wakacyjne, inspirowane historią Moniki Lewińskiej i Billa Clintona, czyli o dziewczynie, która miała romans z politykiem, ale bardzo fajne, naprawdę. Kolejne czytadło wakacyjne to Revenge Wears Prada, czyli nie wiem, jaki jest polski tytuł, ale to jest druga część Diabeł ubiera się u Prady 10 lat później, o głównej bohaterce, a ona chyba się nazywa Andy. Także bardzo fajna książka. Kolejna książka to jest Ajurweda w praktyce Agnieszki Wielobów i Macieja Wielobowa. Jeżeli interesuje Was Ajurweda, bardzo fajna, też krótka i na temat książka. Dalej mamy Sekrety urody koreanek. Bardzo dobra lektura, wiele mnie nauczyła, jeżeli chodzi o dbanie o cerę i do tej pory się stosuje do wielu tam rytuałów i zaleceń. Kolejny to były Sny, wizje i marzenia senne chyba, czyli książka Macieja Wielopoba o snach. Ciekawa, ale jakoś mnie nie powaliła, nie użyła mi jakoś specjalnie. Dalej mamy Morderców w Orient Expressie, które chyba przeczytałam na samym początku roku, tak mi się wydaje. Albo na koniec poprzedniego i coś mi się pomyliło. W każdym razie polecam, super książka Agaty Christie, też bardzo fajny film. I ostatnia książka, którą przeczytałam, to była książka Roberta Biedronia, Nowy rozdział, też świetna, też ją polecałam. I wydaje mi się, że to było wszystko. Chociaż sądzę, że coś jeszcze przeczytałam na koniec roku. Ale możliwe, że ta książka Roberta Biedronia i Ayurveda to były ostatnie. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wydaje mi się, że jeszcze jakąś jedną przeczytałam. Zaraz Wam powiem. Nie. Wychodzi na to, że to wszystko. No. To taki update książkowy. Sobotni lunch marzeń, czyli kiedy uczysz się cały dzień, a zostaje Ci lasagne. Zobaczcie, jaka jest piękna, nieskromnie przyznam, wyszła boska. A tak wygląda realistyczna, niefotogeniczna porcja z dodatkiem pomidorków, słonecznika i awokado. Słuchajcie, oficjalnie jestem po prostu trupem. Jest 7. Usiadłam do licencjatu. Była 10. O 11 miałam live'a 40 minut. Jadłam między 15, powiedzmy 15.45 i do tej pory pracowałam, więc generalnie to jestem z siebie dosyć dumna. Prawie skończyłam już tak zwane literature review, czyli analizę literatury, wszystkich publikacji. I robię sobie przerwę i dopiero wracam we wtorek do tego, bo po prostu padam na twarz. W każdym razie teraz sobie zrobię kolację, obejrzę filmy, przy się chyba wykąpię, po prostu zrobię sobie jakieś małe spa. I jutro się widzę na brunch z moją przyjaciółką, zabieram Was ze sobą, potem idę na vintage shopping, więc zrobię Wam haul, także się mega, mega tym ekscytuję. I wiem, że nie robiłam żadnych fajnych outfitów w tym tygodniu, ale po prostu jakoś nie miałam życia. No, ale jestem bardzo zadowolona z siebie, naprawdę nic mnie nie rozproszyło, nie włączałam sobie ani jednej rzeczy w trakcie tej pracy. Szok. Wiem, że lubicie moje randomowe jedzenie, więc tylko Wam pokazuję moją kolację. To jest kasza jaglana z sałatą i pesto, czyli taka sałatka pesto z burakiem, z ugniecioną fasolką, z chili, pieprzem i solą, z awokado, z orzechami nerkowca, z kolendrą, bazylią i pietruszką. Także samo zdrowie na wieczór. Dzień dobry kochani, mamy niedzielę i chciałam Wam szybko pokazać swój strój. Mam bluzkę z Nago z napisem Reduced, moją klasyczną biżuterię, zegarek z Klusa, czapkę z TK Maxa, spodnie stare niestety z Primarka sprzed kilku lat,
trampki. Dzisiaj ma być 6 stopni, więc zakładam oczywiście jeszcze sweter i płaszcz i lecę na brunch. Słuchajcie, plan na dziś to brunch i zakupy vintage. Ma być bez deszczu, ale dużo wiatru. Przyznam szczerze, jest trochę chłodno, więc nie wiem, czy dobrze się wybrałam w tych trampeczkach i w płaszczyku, ale miejmy nadzieję, że będzie git. Pokażę wam co? Full English breakfast. It looks really good. Photogenic. Yours is like super cute. Like mine is like so cute. Słuchajcie, to jest moja zdobycz numer 1. Ekstra sweter za 5 funtów. Po prostu jest czadowy. Kochani, to jest prawdziwa miłość. Ale mnie nie stać. Ale jazda, słuchajcie. Zrobiłam interes życia. W ogóle rzeczy w tych charity shopach nie są jakieś super tanie. Naprawdę, w których tutaj byłam, są dosyć drogie. Ale mają tam bardzo dużo nowych rzeczy, które ktoś po prostu kupił i oddał. Dla mnie jest to niebywałe. I słuchajcie, kupiłam sobie trench. Nowy trench. Przepiękny, taki jaki marzyłam. Długi, oversize'owy. Pokażę wam. Zapłaciłam za niego co prawda prawie 20 funtów. Czyli to jest jakieś 90 zł. Był oficjalnie, znaczy oryginalnie za 80 euro. Więc ubiłam interes życia. Kupiłam sobie też super spodnie po domu, jakich marzyłam. Natomiast wyszłam po czarne spodnie, takie z grubego jeansu lub stripsowe. I po sukienkę na imprezę i nie mam nic. Boże, ten wiatr mnie wykończy! Oto mój mini haul. Zarąbisty sweter, 5 funtów. Teraz uwaga, ten płaszcz jest po prostu boski. Jak wam go pokażę na mnie, to naprawdę zobaczycie, warto. Jest przepiękny, kosztował mnie 18 coś. I spodnie takie ala dresowe po domu też nówka z Misguided, ale oczywiście ktoś je kupił, więc to jest dla mnie równoważne z vintage shopem i one kosztowały 7 coś. Więc generalnie sukces i teraz moje szaleństwo się zdradzi. I uwaga, uwaga, co postanowiła Karo? Wróciłam do domu, wstawiłam pranie, biorę gotówkę i wracam z powrotem do lumpeksów, bo słuchajcie, nie wiem, czy będę miała taki dzień, kiedy mogę się tam autentycznie przejść w ciągu tygodnia, a muszę kupić po prostu rzeczy na Londyn, także motywacja milion, jest przepiękny dzień, jest niedziela, też nie zaplanowałam sobie nic konkretnego, więc przejdę się, przy okazji może sobie coś kupię i wydam resztę gotówki, bo słuchajcie, nadal nie przyszedł mój PIN do karty, więc po prostu chodzę jak taka starsza pani wypłacać kasę do banku. No, w każdym razie trzymajcie kciuki, żeby zakupy były pomyślne. Tak wyglądają, moi drodzy, typowe domy w mojej okolicy, także to są piękne wille wiktoriańskie, o ile się nie mylę, a ja idę tam po vintage'owe łowy. Zdajcie sobie sprawę, że ktoś tu mieszka? Albo tu? Pięknie. W ogóle okolica Morningside to było zawsze moje marzenie, żeby tutaj mieszkać. I trochę się spełniło. O, tu taka nagle śliczna uliczka. Mam 15 minut tutaj, ale 10 nawet, więc można uznać, że mieszkam na Morningside. Z zakupowych podbojów ciąg dalszy, czyli spełniłam swoje marzenie i kupiłam sobie grafitowe ala sztruksy z wysokim stanem. Jestem bardzo z nich szczęśliwa. Co prawda mają luźne nogawki, ale myślę, że jak je podwinę, to będzie nieźle. Przynajmniej tak to wyglądało w przymierzalni. I słuchajcie, kupiłam sobie replikę mojego ukochanego, to takie sweterko bluzy, którą mam, nie wiem czy kojarzycie, taką szarą. I też ma dokładnie taką tasiemkę tutaj. Tylko ta jest większa, biała i jeszcze bardziej puchata i te dwie rzeczy kosztowały mi 11 funtów razem. Także łącznie ten haul kosztował tyle. I uważam, że było to jak najbardziej warte tej inwestycji. Mam dosyt na jakiś czas. Słuchajcie, na niedzielny obiad postanowiłam zrobić leniwe. Więc mam tutaj kaszę jaglaną z sokiem z cytryny i odrobiną mleka kokosowego. Będzie szczypta soli, trochę mąki gryczanej i próbujemy. Zrobię do tego sos taki tahinowo-owocowy, także mam nadzieję, że się uda. Wzywam wszystkich ekspertów, dajcie znać, czy tak ma wyglądać, będę to kroić, wrzucać tutaj. So excited. Mój improwizowany sos, słuchajcie, to owoce leśne, cynamon, daktyle i trochę wrzątku, do tego pójdzie tahini i będzie bosko.
Powiem tak, leniwe z bułeczką to nie są, ale moim zdaniem efekt jest genialny, ugotowały się, wyszły super, do tego mój sos i migdały, a ja lecę jeść. Kochani, przyszedł czas zakończyć weekly vloga, oglądam ostatni odcinek serialu Kidding. Leniwe wyszły pyszne, aczkolwiek musiałam je dosłodzić syropem klonowym, bo trochę za mało słodkie to wszystko było, bo jednak trzeba, chyba zazwyczaj jak się je leniwe z bułeczką, to też się daje dużo cukru, tak sądzę, tylko po prostu zapomniałam. Więc ulepszę ten przepis, ale postaram się go wam niedługo wyprodukować, na przykład na bloga, bo uważam, że to jest ekstra sprawa. Mega zdrowe kluski leniwe, smakują naprawdę jak kluski leniwe, tylko jednak wolałam z bułeczką i z cynamonem. W każdym razie koniec weekly vloga. Kolejny weekly vlog będzie poświęcony w dużej mierze mojemu wyjazdowi do Londynu, na co jestem bardzo podekscytowana. Dziękuję wam z całego serca za oglądanie tego filmu i widzimy się już za tydzień. Pa!